Co do meczu, początek w naszym wykonaniu nie był zbyt dobry, ale to ze względu na to, że kilku zawodników dzisiaj było pierwszy raz z nami. Myślę, że w przebiegu całego meczu całe szczęście, że nie straciliśmy pierwsi bramkę, bo myślę, że byłoby ciężko. Później tych bramek mogliśmy strzelać jeszcze więcej, ale summa summarum jesteśmy zadowoleni, bo wywodzimy z ciężkiego terenu. Z drużyny, która ma aspiracje, która jest dobrą drużyną, 3 punkty i to jest dla nas istotne, bo wiemy, że tylko tak nasi chłopcy, nasza drużyna będą w stanie się rozwijać, jeżeli będą grać na tym poziomie, jeżeli będą grać z tak dobrymi drużynami, to tylko i wyłącznie będą mogli zrobić krok do przodu. Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa, ale to jest dopiero początek i jeszcze wiele pracy przed nami. Dziękuję. Dzień dobry. No przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. No trudno się gra pierwszy mecz z Beniaminkiem i to dodatkowo takim, gdzie zespół może we Wrocławiu Śląska, to tam naprawdę jest no, cała plaga dobrych zawodników, do tego są wzmocnieni zawodnikami z pierwszego zespołu i tak to wyglądało. Myśmy sobie nie tak to wyobrażali ten start. Chcieliśmy na pewno ten mecz wygrać. No stało się, co się stało. Przegraliśmy dość wysoko 3-0. Chociaż wydaje mi się, że do bramki na 2-0 ten mecz wcale nie był taki jednostronny. Bo w pierwszej połowie mogliśmy otworzyć wynik. Nie udało się. A po 2-0 tak naprawdę gdzieś no, z nas powietrze zeszło. Chłopcy zwiesili głowy i możemy dziękować Andrzejowi, że przegraliśmy 3, a nie 5 albo i więcej. No cóż, no trzeba tą porażkę przyjąć. Trzeba dalej pracować i próbować wygrywać. No ta liga na pewno nie będzie łatwa. Dzisiaj Beniaminek, Śląsk Wrocław 2 no, udowodnił, że tu słabych drużyn nie będzie, jeżeli się komuś wydawało, że rezerwy Śląska będą takie łapu-capu do ogrania. Na pewno nie. Jeszcze raz gratuluję, bo macie świetny start w lidze, a my postaramy się o zwycięstwo za tydzień, żeby zmazać tą plamę. No, po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam wszystkich. Tak jak mój trener powiedział, na inauguracji trzeciej ligi przyjechaliśmy do bardzo silnego zespołu, który gra fizyczną piłkę. I w pierwszej połowie dopisało nam szczęście, bo tam chyba raz był słupek. Na szczęście na drugą połowę wyszliśmy już bardziej skoncentrowani i udało nam się strzelić 3 bramki. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego, że nie straciliśmy tutaj żadnej bramki, na 0 z tyłu zagraliśmy i wywozimy 3 punkty z bardzo, bardzo trudnego terenu. Dziękuję. Dziękuję. Witam wszystkich. No myślę, że już wszystko zostało powiedziane. Mieliśmy w pierwszej połowie swoje sytuacje, których niestety nie wykorzystaliśmy. Strzeliśmy bramkę ze spalonego, którego uważam, że nie było. No a w drugiej połowie zostaliśmy już tak naprawdę wypunktowani przez swoje głupie błędy. No i przegrywamy 3-0. Gratuluję drużynie przeciwnej i mamy 33 kolejki, żeby coś udowodnić.